poczekaj chwileczkę. Nie mam czas. Siódmego kwietnia weszła w życie nowa taryfa MZK. Zlikwidowano m.in. drugą strefę za przejazdy choćby z Jeleniej Góry do Podgórzynia, Piechowic czy Mysłakowic. Czy to dobry pomysł? Pytamy o to dziś Jeleniogórzan. Bardzo dobry pomysł. Myślę, że to przyciągnie więcej pasażerów do komunikacji miejskiej. Czy pan często jeździ autobusem? Bo codziennie. Dojeżdżam do pracy, także codziennie korzystam przynajmniej z 4 autobusów. Jak pan ocenia miejską komunikację w Jeleniej Górze? Fatalne rozkłady jazdy są. Jest brak skomunikowania, nie można dojechać do pracy. Często trzeba chodzić na piechotę, na przykład ja dojeżdżam z Czarnego, także nie ma w ogóle dojazdów do strefy przemysłowej dobrych. A jakość tych samochodów, którymi podróżujemy? No najbardziej to skwiera to chyba w lecie brak klimatyzacji. To jest najgorsze. A tylko komfort jazdy? Komfort jazdy jest całkiem niezły, się poprawia, ale najgorzej jest właśnie z klimatyzacją. W tych, których jest klimatyzacja, to często nie działa, a nowe autobusy były kupione bez klimatyzacji po prostu. Ale będą kolejne niebawem, hybrydowe, z klimatyzacją we wszystkich. No, miejmy nadzieję, że z klimatyzacją. Pan często jeździ autobusem? A często, często. A poza Jelenią Górę, czy tylko tutaj w okolicy? No, przeważnie to do Jeleniej Góry. Jak pan ocenia komfort podróżowania autobusami miejskimi? A to na razie nie ma co narzekać. Nie jest panie. W porządku. No wie pan, tylko trochę więcej może opóźnienie, za dużo, wie pan. A częstotliwość kursów tych autobusów? Wie pan, najgorzej jest w sobotę, w niedzielę. To jest tak, większa liczba by się przydała? Większa, tak przynajmniej jak na przykład jedzie 25, to by jedynka jechała tak, żeby jeden był teren, jeden kursowo. Oszczędzam swój samochód i przede wszystkim uważam, że czerwone autobusy akurat kursują bardzo regularnie. I są po prostu zawsze na czas przyjeżdżają. Słyszała pani o tym, że MZK zlikwidowało drugą strefę opłat? Jest taniej. Zamiast 4,80 tak, do... Tak, słyszałam, czytałam w internecie. I to jest dobry pomysł? Nie wiem, bo proszę pana, rzadko jeżdżę autobusem, ale chyba tak. Ale jeżeli wybierze się pani w taką dłuższą podróż, no to będzie chyba taniej, będzie można te pieniądze na przykład na butelkę wody przeznaczyć. No dokładnie tak. Jestem zadowolony, że jest po prostu taniej. To jest na pewno dla każdego, kto płaci za bilety, musi kupić ten bilet, to na pewno jest pozytywna wiadomość. A słyszał pan o tym, że bilety można również kupować bezpośrednio w autobusie, używając do tego na przykład karty płatniczej, już nie trzeba ich kupować w kiosku. Są takie specjalne maszyny w autobusach, dzięki którym można kupić bilet. No są tych maszyn, jest tyle, ale czy tam są takie, co można kupić? A skorzystałbym pan z takiej maszyny, w której można zapłacić kartą płatniczą? Nie skorzystał, bo nie mam tej karty płatniczej. A jeżeli pan by kartę miał? To bym skorzystał. Zmiany cieszą się dużym uznaniem, jednak mieszkańcy Jeleniej Góry czekają na jeszcze więcej.